Nikt nie broni jakiejkolwiek kobiecie pracować nawet na 5 etatach. Jak chce, niech sobie pracuje. Pan... Istnieje cała kupa kobiet mądrzejszych od znaczy, całej kobiety. Pani zakłada, że mężczyzna jest czymś wyższym od kobiety. Tak pani powiedziała. Pani powiedziała, że zawody męskie są bardziej ważne niż kobiece. Kobieta, która pracuje w domu, ona się rozwija. Każdego dnia dziecko jest inne. Każdego dnia ma inne problemy. Pani nie zna kobiet. Pani zna dziennikarki, które sobie zatrudnią kobietę do opieki nad dzieckiem, kobietę do uprania koszuli, kobietę do uprania mężowi tego, kobietę do podania mężowi kawy, kobietę do podania mężowi obiadu w restauracji i kobietę, która się mężem zajmie wieczorem. 20 parę lat temu, jako poseł, byłem w Andrychowie na spotkaniu, tam nie chcieli kobiet dopuścić, to mała fabryczka. Wległem na spotkanie z takich 300 szarych myszek i one miały do mnie tylko jedną prośbę. Panie pośle, kiedy nasi mężowie będą zarabiali tyle, żebyśmy my nie musiały pracować? Bo widzi pani, ale ta kobieta wie, że ona ma klucz na szyi, dziecko z kluczem na szyi biega po ulicach, gangi, narkotyki i tak dalej, bo ją nie stać na opiekunkę do dziecka. Wie pani, jak dziecko płacze rozpaczliwie, jak się odbiera od matki i oddaje do żłobka? Widziała pani kiedyś dziecko oddawane do żłobka? A co się dzieje? Gdzie to nie umiem robić rozmaite rzeczy, liczyć te całki i logarytmy. Ale widzi pani, ja nie mam takiej umiejętności. Na przykład, jak dziecko jest chore, żeby wytrzymać i 2 dni siedzieć przy chorym dziecku. Pytanie, co jest ważniejsze dla ludzkości? Ale to nie jest kwestia umiejętności, tylko obowiązku. Ale to jest kwestia cierpliwości, już kobiety są cierpliwe. A państwo mi odbiera dzieci, zabiera mnie do żłobku, do przedszkoli, pod przymusem do szkoły, żeby wyrwać kobietom. Bo kiedyś kobiety rządziły światem, teraz kobietom wyrwano te dzieci. Najważniejszym elementem gospodarki, nie wiem, czy pan wie, co jest, nie jest producent. To jest ta kobieta, która chodzi od sklepu do sklepu, która kupuje dobre i tanie towary i to ona wymusza na producentach, żeby robili dobre i tanie towary, bo jak nie, to pójdzie do konkurencji, prawda? Więc to jest najważniejszy element gospodarki, ta kobieta konsument. Praca w biurze raczej utępia. 7 pieczątek trzeba przybić albo jedną, albo drugą, albo 7. Praca w domu rozwija. Kobieta jest u siebie w domu i ona się rozwija intelektualnie, prawda? Ja nie wiem, czy to jest słuszne, czy nie, ale jak kobiecie obiecano, jak ona miała 20 lat, pobrano od niej pierwszą składkę, i obiecano jej, że emerytura na wieku lat 60, to musi dostać wieku lat 60. Koniec dyskusji. No, kobieta może siedzieć w domu, prawda? I to, a jak chce, to niech pracuje w biznesie. Jak już mówiłem, w szachach jest tylko jedna kobieta w pierwszej setce szachistów. No, ale czy umiejętność gry w szachy to jest najważniejsza rzecz u kobiety? No nie. Nie za to cenimy kobiety, że grają w szachy. Trzeba w kobietach rozwijać najpiękniejsze cechy kobiece, a w mężczyznach męskie. Mężczyzna musi być agresywny. Mężczyzna musi bronić swojej kobiety i swoich dzieci. Prawda? Czyli osobne szkoły dla chłopaków, dla chłopców i dla dziewcząt? To jest normalność. Ja nie ale 98% kobiet pracują w nudnych zawodach, gdzie trzeba przybić pieczątkę, trzeba przesunąć skrzynki w supermarkecie, trzeba posegregować drobne rzeczy, trzeba szyć. I te kobiety, proszę panią, one marzą o tym, żeby być w domu i nie musieć pracować.